Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Procure. Dzisiaj będę robił coś, na co czekaliście, czyli darmowe programy do montowania. Macie kilka kadrów, ponieważ dzisiaj znowu będę testował laptopa Asus Zephyrus G14. Zobaczymy, jakiego procki poradzą sobie z renderowaniem w ogóle plików na nowych programach. Słuchajcie, będziemy dzisiaj wykorzystywać dwa programy, które pewnie są na miniaturce. Jeżeli nie, no to zobaczcie je w trakcie. Ja mam bardzo prosty film, który zmontujemy, przetniemy, dodamy muzykę, przejścia, dźwięki, efekty i przetestujemy sobie dzisiaj dwa programy, które moim zdaniem są jednymi z lepszych darmowych. Jest jeszcze oczywiście dużo więcej oprogramowania, o którym powiem na końcu, więc bez zbędnego gadania, wszystkie linki macie w opisie. Jeżeli chcecie fajne ciuchy, fajne kubki albo fajne gadżety, zapraszam na prozuwer.tetris.com. Niedługo nowe wzory. Pójdziemy trochę bardziej w styl japoński, będzie trochę z Cthulhu, ale o tym będzie w przyszłych odcinkach. A teraz bez przedłużania, wszystkie linki w opisie, kanał gamingowy, Instagram, Discord, nie wiem co jeszcze, ale wszystko macie w opisie, więc tam wbijajcie. Lecimy do pierwszego programu. Słuchajcie, zaczniemy sobie od programu, myślę, że DaVinci Resolve. Ja już go kiedyś pokazywałem na kanale, pozwólcie, że sobie usiądę po turecku, dzisiaj będzie bardzo luźny film. Też od razu mówię, dlaczego mam podpięty tablet graficzny, dla waszej wygody, ponieważ z tamtego kadru widzicie doskonale dwa ekrany przy montowaniu. Robiłem wszystko na lapku i powiem wam, że przy tym ustawieniu scen, które wam dzisiaj pokażę, taki ekran wystarczy, więc jest spoko. Dobra, czekajcie. Oczywiście ja sobie pracuję na programie Adobe, więc muszę wszystko tutaj poodpalać. No i co, zobaczymy. Żeby nie było, ja z tych programów jakoś mega dużo nie korzystałem, bo tak jak mówię, zawsze korzystam z pakietu Adobe, więc dla mnie te programy są trochę czarną magią. Oczywiście w DaVinci kiedyś pracowałem sporo, więc powinienem coś pamiętać, aczkolwiek jest to nowa wersja beta, więc zobaczymy, co się pozmieniało. I dobra, zobaczymy jak to będzie szło. Mamy już, widzę, ekran naszego oprogramowania, więc słuchajcie, lecimy. Na latku sobie ustawiłem podgląd OBS-a, także skupiajcie się raczej na tym obrazie, dobra. Jestem ciekaw przede wszystkim, jak on będzie renderował te pliki, ponieważ w Premiere Pro zauważyłem, że jest znaczna poprawa w stosunku do mojego kompa i większość plików zacząłem renderować tutaj, więc zobaczymy, jak sobie tym razem poradzi. Będziecie mieli to po prostu in real time. Dobra, słuchajcie, no clips i media pool, więc tu jest media pool, dajmy prawy. Create new timeline, no dobra, create new timeline, niech będzie. Film 1, create. Zobaczymy, jak on jest bardzo intuicyjny. Okej, na razie to jest takie dziwne troszkę. Czy tu są jakieś projekty, sync bin, import media, okej. Klikacie sobie import media i wybieracie wasze pliki. Ja mam akurat folder założony, darmowe programy do montażu. Mam kilka efektów, mam smutną muzyczkę, mam przycisk subskrybuj, mam deszcz, overlay takiego deszczu padającego, mam wesołą muzyczkę i mam cały film do zmontowania, bo to wam dzisiaj pokażę. Dajemy open, dobra, mamy to. Na logikę powinniśmy po prostu złapać film i przeciągnąć go na nasz timeline, jak mnie mam. Cyk. Okej, mamy to. Teraz pytanie, dlaczego tutaj jest jakaś przerwa? Czy ja czegoś nie rozumiem? Dobra, czekajcie, może tak jest? Okej, poczekajcie, muszę to ogarnąć wszystko, bo trochę nie łapię. Mamy media, mamy cut, mamy edit, czyli tutaj, dobra, tu jest do edycji, okej. Ja byłem w panelu po prostu do przycinania, nieważne. Tutaj mamy cały nasz panel edycji, więc spoko. Mamy oczywiście nasze pliki, mamy nasz timeline, mamy dźwięk, mamy warstwę wideo audio. Mamy na dwie kamery ustawioną, nie potrzebuję tego, więc zamknę sobie to na przykład. Poczekajcie, bo ja muszę to koniecznie zamknąć. Jezu, upierdliwy program, czekajcie. Upierdliwe to jest, czy mogę to naprawdę zamknąć? Live media preview, nie chcę tego. Mam multicama w tej chwili, nie chcę multicama. Dobra, nie mamy multicama, tutaj wybieracie, zobaczcie. Macie pojedynczy ekran i multicama, podgląd na wasz plik od razu. Jak będziecie kolorować, czy coś zmienić z ostrością, macie od razu podgląd. Ja nie chcę, ja wam najpierw puszczę, jak ten film w ogóle cały z siebie wygląda, nagrany na sucho, żebyście wiedzieli, z czym pracujemy, więc puszczam wam go. Siema, spróbuję to nagrać na one take'u, nagrałem to wcześniej, żebyśmy teraz mogli to przemontować, więc pewnie to widzicie. Będziemy dzisiaj robili kilka darmowych programów i teraz tak. Teraz jestem bardzo smutny, pewnie leci deszczyk, jest szarawo. Teraz jestem wesoły, szczęśliwy, może jakaś muzyczka w tle, zobaczymy, co tutaj dodam. Teraz mamy normalne kolory, a tutaj pojawia się guzik subskrypcji, który pewnie ogarnąłem z YouTube'a. Myślę, że skumaliście, o co tutaj chodzi, więcej nie trzeba pokazywać, więc słuchajcie, lecimy z montażem naszego filmu. Przede wszystkim zajmijmy się najpierw przecięciem początkowych scen, więc jak tutaj wygląda z narzędziami? Powinno być narzędzie wycinania, bądź narzędzie Razera, czyli żyletki. Poczekajcie, to jest chyba to, z tego co widzę, to tak wygląda. Tak, to jest to jak najbardziej, to działa tak samo jak w Premiere Pro. Czy mogę sobie to przybliżyć? Weźmy sobie to troszkę zmniejszmy. Czy jest jakiś sposób do przybliżania? Tu jest dźwięk oczywiście. Ilość decybeli, dobra, czy ja to mogę przybliżyć? Z kontrolem nie działa. Z kontrolem przesuwacie do przodu, do tyłu. Czy można to jakoś zwężyć, przybliżyć? Ja teraz poszukam, tu jest jakaś lupka, więc... Tak, tu jest lupa do przybliżania, zobaczcie, mamy oddalanie i przybliżanie pliku, więc super. Bierzecie Blade Moda, ucinacie to, czego nie chcecie, czyli ja klikam w tym momencie, wybieram sobie narzędzie myszki, zaznaczam to, usuwam i z automatu mi cofa nagranie, więc ja to teraz szybko poprzecinam i wrócę do was, jak będę miał poprzecinane.
Dobra, jestem już z wami z powrotem, przeciąłem to dosłownie w, nie wiem ile mi to zajęło, minutkę, dwie minutki. Oczywiście od razu mówię, jeżeli słyszycie szumy, lapek ma to do siebie, że on w trakcie pracy ma ten swój turbo heating, nie? To samo mamy w nowych konsolach, wiecie doskonale, że jak gracie sobie na PSC czy na jakiejkolwiek innej nowej konsoli, to jest dramat, jeżeli chodzi o jakby komfort tego, jakie głośne są wiatraki. On ma to samo i czasami mi to przeszkadza, ale powiem wam, że to w trakcie pracy na słuchawkach generalnie macie gdzieś, a wam się totalnie nie przegrzewa, więc ode mnie to jest akurat git motyw. Także tak jak słychać pewnie od czasu do czasu będą szumy, teraz się wyciszył, więc już się ochłodził. Dobra, słuchajcie, puszczę wam jak to wygląda na bieżąco teraz po przecięciu. Siema, spróbuję to nagrać na one take'u, nagrałem to wcześniej, żebyśmy teraz mogli to przemontować, więc pewnie to widzicie. Będziemy się robili kilka darmowych programów i teraz tak, teraz jestem bardzo smutny, pewnie leci deszczyk, jest szarawo, teraz jestem wesoły, szczęśliwy, może jakaś muzyczka w tle, zobaczymy co tutaj dodam. Teraz mamy normalne kolory, a tutaj pojawia się guzik subskrypcji, który pewnie ogarnąłem z YouTube'a. Teraz zrobimy super ekstra przejście między scenami. Dokładnie tak, teraz wracamy po przejściu między scenami i myślę, że jak te wszystkie części programu ogarniemy. Dobra, myślę, że macie to, więc teraz zajmijmy się montażem tego. Ja sobie na razie głos wyciszę, bo to jest niepotrzebne już. Jak to było? Teraz zobaczmy sobie, jak można dodawać rzeczy. Czy ja mogę dać normalnie add track? Tak, mamy add track, więc dodajemy tracka wyżej. Mamy już wideoklip drugi. Słuchajcie, ja sobie to troszkę teraz rozciągnę, żeby widzieć oba wideoklipy, dokładnie tak. I teraz czekajcie, powolutku. W tym miejscu miałem być bardzo smutny, miał lecieć deszczyk, więc słuchajcie, przede wszystkim weźmy sobie to rozciągnijmy, żebyśmy mieli przestrzeń. Dodajmy sobie też tracka stereo pod audio, dobra. Teraz tak, pod to dodajemy oczywiście sad violin, cyk. Dodajemy sobie dźwięk, poczekajcie, czy ja mogę teraz ten dźwięk przesunąć? Mogę oczywiście, biorę A. Przesuwam dźwięk, biorę B, wycinam dźwięk. Teraz zaznaczam sobie dźwięk i go po prostu wywalam. Cyk. I teraz z altem zaznaczam sobie, jeżeli macie dźwięk z obrazem, bo ja niestety pobrałem MP4. Zaznaczacie sobie z altem, prawy i po prostu szukacie usunięcia. Cut. I tyle, dobra. Teraz chcemy na to nałożyć jeszcze kolorek szary, tak jak mówiliśmy wcześniej. Pamiętajcie też, żeby zapisywać wasze pliki, Ctrl S. Teraz nakładamy na to deszcz, więc zaznaczamy sobie warstwę drugą, tak żeby wam się podświetliła na czerwono. I nakładamy deszczyk, cyk. Przycinamy na końcu, usuwamy prawy cut. I mamy już deszczyk i smutną muzyczkę. Teraz ten deszczyk trzeba oczywiście zrobić, żeby on był przezroczysty. I teraz pytanie, jak to zrobić? Przede wszystkim musimy to wyciąć albo zmienić opcję blendowania na screen. Mamy effect library, okej. Czy ja tutaj mogę teraz tak, FX Effect, dobra. Wejdźmy sobie od razu jeszcze w panel koloru, jak widzicie. Jest bardzo rozbudowany, jak widzę, że DaVinci jest kurczę darmowym programem. Oczywiście jest też wersja płatna, dużo bardziej rozbudowana. Ale mamy teraz, czekajcie, czy ja mogę sobie przejść z powrotem na edit, bo na razie jestem normalnie w szoku. Dobra, chciałbym zmienić tego kolor, poczekajcie, powolutku, jeju. Ten program jest bardziej skomplikowany niż myślałem, szczerze. Masakra. Sorry, z wami jestem po przerwie, bo kamera mi się rozładowała, nie zauważyłem. Zobaczcie, klikacie na ten plik z powrotem, cyk, wchodzicie w kolor, zaznaczacie sobie ten fragment, klikacie Alt S, tworzy wam kwadracik, który przesuwacie tutaj. Ja to cofnę, bo już mam to zrobione. Zaznaczacie sobie ten kwadracik i tutaj dopiero się możecie bawić saturacją, zobaczcie, cyk, cyk. Możecie sobie podkręcać kolory, możecie się bawić hue. Także tutaj wszystko funkcjonuje tak jak powinno, wystarczyło jakby nadpisać ten plik, stworzyć nowy i na tym drugim pracować. Więc ja daję saturację na 0, cyk, wracamy do edita. Teraz wiem, że ta muzyka jest za głośna, więc łapię sobie ten suwaczek tutaj, po prostu go chwytam myszką i w dół to ściszacie, do góry podgłaszacie. Kilka darmowych programów i teraz tak, teraz jestem bardzo smutny, pewnie leci deszczyk, jest szarawo. Więc jak widzicie, wszystko funkcjonuje tak jak powinno. Tutaj teraz złapmy to, podkręćmy trochę saturację. Zobaczcie, nawet nie musicie tworzyć nowego pliku, nagle wszystko funkcjonuje. Okej, nie mam pojęcia dlaczego, nagle wszystko działa. Podkręcamy saturację dwukrotnie, wracamy do edita. Mamy podkręconą saturację, teraz chcę dodać muzyczkę tutaj, więc dodaję muzyczkę, cyk. Tę muzyczkę oczywiście trochę trzeba przyciąć, czyli łapiemy B, przycinamy, dajemy A, dajemy prawy. Tutaj jest delete selected, dokładnie. Przesuwamy sobie nasz dźwięk, klikamy tutaj, zaznaczamy A. Oczywiście prawy delete selected, teraz z altem zaznaczamy film, prawy delete selected i mamy muzyczkę, którą ja sobie też oczywiście już ściszam. I teraz tak, teraz jestem bardzo smutny, pewnie leci deszczyk, jest szarawo. Teraz jestem wesoły, szczęśliwy, może jakaś muzyczka w tle, zobaczymy co tutaj dodam. Teraz mamy normalne kolory, a tutaj pojawia się guzik. I teraz tak, bo tutaj ma się pojawić guzik subskrypcji. I tutaj mam problem, bo zobaczcie, dodam sobie guzik subskrypcji, nie ma żadnego problemu, nie? Serio, nie ma problemu, żeby to dodać. Możemy nawet dodać taki, wiecie, możemy dodać nawet chamsko taki, o. Oczywiście guzik dorwałem od użytkownika krzaczek, więc pozdrawiam. Usuwam zaznaczenie, teraz usuniemy sobie jeszcze dźwięk, usuwam zaznaczenie. No i mamy nasz przycisk, nie? Tylko jak teraz tego dziada, niby, mamy usunąć tło? To jest problematyczne. Czekajcie, bo jakby mam wycięte tło i to jest tu pokazane ewidentnie, że mam wycięte tło. Teraz chciałbym odwrócić plik. Window, tracker, blur, K.
key. Mamy kolor key. Poczekaj, gain, blur, key output, qualifier. Mamy maskę, dobra, wytnij maskę. Okej. Teraz tak, czekajcie. Dobra, zróbmy to według programu, serio, bo widzę, że nie mogę. Ale nie chcę to działać, nie? Jak wrócę teraz na edit, to cały czas mam zielone tło. To już co za gówno. Ostatnia szansa, odpalę specjalnie YouTube'a, żeby pokazać wam, jak to tłumaczą ludzie, nie? Dobra, obejrzałem już teraz poradnik na wypasie. Słuchajcie, wchodzimy tak, w kolor, to usuwamy, dajemy prawy, add alpha output, dokładnie tak, łączymy to z tym, cyk, teraz wycinamy sobie pipetą zielony kolor, ok, mamy wycięte wszystko poza zielonym kolorem, więc klikamy tutaj i nam odwraca wycięcie. Nie jest to takie trudne, jak myślałem, dobra. Okej, trochę się z tym pobawiłem poza kamerą, ja wam to wszystko powycinam, bo bawiłem się z tym chyba z 15 minut, naprawdę, to jest tak nie... Jakby wiecie, no... Invert, no jest invert, dobra, można było, kurczę, się tego domyślać. Teraz możemy sklinować sobie to delikatnie. Pojawia się guzik subskrypcji, który pewnie ogarnąłem z YouTube'a. Tylko pytanie, jak ja mam teraz ten przycisk ruszać nim? Chciałbym ten przycisk teraz poruszyć i go dać jakby tutaj, na palec. Jak to zrobić? Kolejny problem. Auto Track Selector, nie wiem, na pewno nie tym. Trim Edit Mode, Dynamic Trim Mode, nie. Czy ja mogę tym poruszyć? Pytanie, czy darmowym DaVinci nam w ogóle to udostępnia, nie? Bo wiecie, jest jeszcze naprawdę cała płatna wersja tego programu i ona jest, z tego co słyszałem, od profesjonalistów kozacka. Ale teraz, jak ja mam tym kurde poruszyć? Czekajcie, ja jeszcze zobaczę sobie na necie szybciutko, ja wiem, że sporo sprawdzam na necie. Transform, dobra, czekajcie, jest transform, czyli tutaj, dobra, to nie jest takie trudne. Klikacie, znalazłem to sam, ok? Cyk, transform, dobra, jest, ok. Możecie to zmniejszyć. Ok, enter. Tylko czemu to przycina? Pojawia się guzik subskrypcji, który pewnie ogarnąłem z YouTube. Jezu, co tym razem nie tak? Halo, czy ja coś kliknąłem znowu? Ty no totalnie zaczyna mnie to serio, już dawno nie czułem się tak poirytowany w korzystaniu z programu, kurczę, graficznego, czy do montażu. Serio, jest to co najmniej głupie. Oj, nie wiem, ode mnie 5 na 10. Dramatyczny jest ten program, ja jeszcze poświęcę na to chwilę i zobaczę, czy da się to jakoś zrobić sensownie, realnie i znowu marnuję swój czas, bo chcę wam pokazać, że ten program naprawdę jest warty uwagi, bo szczerze wierzyłem, że jest warty uwagi. Ale na chwilę obecną, nie wiem, mam wrażenie, że w hitfilmie zrobiłem to wszystko w 10 minut. Tutaj siedzę nad tym już półtorej godziny i ja dalej nie ogarniam, dlaczego to się zachowuje tak, jak się zachowuje, nie? Jakieś errory wyskakują. Wrócę do was naprawdę, jak coś ogarnę, bo ja nie mam słów na chwilę obecną. Nie chcę mi się normalnie w tym programie pracować. Pierwszy raz mam tak, że się poirytowałem oprogramowaniem. Jest to strasznie, kurde, dziwne. Słuchajcie, nerwy na bok po raz kolejny, bo już się poirytowałem. Mamy nasz przycisk subskrypcji. Okej. Może coś się zbugowało, poczekajcie, ja na spokojnie, delete selected, przycisk subskrybuj, okej. Mamy position, mamy zooma zmienionego, może coś mi się kliknęło wtedy po prostu, nie denerwujmy się, okej. Wchodzimy teraz w color, add, oczywiście alpha output, łączymy sobie to, cyk, wybieramy, a i jak daję add alpha output, to mi usuwa wszystko, okej, czyli rozumiem, że nie mogę wycinać tła, bo się inaczej zesra. Czekajcie, wycinam sobie to, okej. Daję invert i zobaczcie, co się dzieje. No tak. Jakby się dokształcił w oprogramowaniu, to by było lepiej, dobra? Ale jako gość, który montuje filmy wiele lat i... No nie wiem, tu jest totalnie nieintuicyjne to jest, no. W jakim programie wam tak się robi? Serio. Ja tutaj robię moje pierwsze wrażenie w danym programie, okej? Kiedyś pracowałem na DaVinci i ja pamiętam, że chwaliłem sobie ten program, więc nie wiem dlaczego. Myślę, że będziemy jeszcze mieli do niego drugie podejście. Na chwilę obecną lecimy do następnego programu. Niestety DaVinci, no tak jak mówię, z łaski piąteczka ode mnie. Z łaski, bo według mojego użytkowania po prostu mi szlak na niego trafia na chwilę obecną. Chociaż z renderem DaVinci sobie poradził elegancko i lapek też nie burczał, więc było spoko. W ogóle chyba render trwał z 7 sekund, więc mega szybko. I jesteśmy teraz w drugim programie HitFilm Express. Ja z niego już kiedyś robiłem też poradnik, a właściwie to też było moje takie pierwsze użytkowanie programu, więc jakby samo z siebie był bardzo, bardzo, bardzo przystępny. Lecimy, no zobaczymy. Import mamy przede wszystkim. Klikamy sobie import, wybieramy sobie nasze wszystkie pliki, cyk. Wrzucamy. Ja generalnie będę oceniał te programy po dostępności, po tym, jak mi się na nich pracuje, dobra? Bo wszystkie inne aspekty, jak one dużo mają do zaoferowania w jakimś mega wielkim montażu, zostawiam na później.
Bo ja z DaVinci'ego i tak wam obiecałem poradnik, więc ja się będę musiał dokształcić, doszkolić. Ja podejrzewam, że DaVinci kiedyś dostanie ode mnie bardzo wysoką notę 9-10, ale jak na pierwsze użytkowanie po czasie, po tym, że ja montowałem dużo najpierw w Camtasii, potem montowałem oczywiście w Sony Vegasie, chyba w większości najnowszych wersji, od 9 po, nie wiem, 17, czy który tam teraz jest. Montowałem tak samo w HitFilmie kiedyś. Wiele programów obskoczyłem. Jakby teraz pracuję na Adobe Premiere Pro od 2016 roku już do teraz, więc dużo lat. I Premiere jest bardzo, jakby to powiedzieć. To jest taki, że jak wejdzie nawet laik do niego, to wszystko w nim macie, nie? Nawet w głupich opcjach, jak wpiszecie sobie usuń kolor czy remove color, to wam pokażę. Jak chcecie coś powiększyć, wpisujecie size, pokazuję wam. Wszystko jest tak przystępne, że zobaczymy, jak sobie poradzi HitFilm Express. No niestety DaVinci sobie nie poradził z tym aż tak dobrze, te opcje były poukrywane gdzieś, cholera wie dlaczego. Zobaczymy, jak będzie tym razem, nie? Trimmer akurat sobie weźmy z mniejszym, bo nie wiem, czy jest potrzebny. Raczej tutaj mi zależy na tym, więc... Siema, spróbuję to nagrać na one take'u, nagrałem to... Zanim cokolwiek to jeszcze zobaczmy, czy ja mogę to w ogóle przybliżyć. Control i... no, control i widzicie, kółko myszy jakby bardzo naturalnie. Okej, film naturalnie sobie leci, więc ja teraz szukam narzędzi wycinania i tak dalej. Czy C tutaj jest... Tak, C to jest Slice Tool, czyli tak jak w przypadku innych programów typu... właśnie Premiere Pro. V to jest wybór, czyli skróty są takie same. Skróty są takie same jak w przypadku tych płatnych programów. Zaznaczam sobie teraz film, który chcę usunąć. Delete, prawy i powinno być Ripple Delete bądź... Jest, Ripple Delete Gap. Pyk, i wam cofa. Czyli jest identycznie tak jak w chociażby Sonym, czy jak w Premiere Pro. Ja sobie teraz to szybko przemontuję w takim razie. Tu chyba oddalamy i przybliżamy, dokładnie tak. Powiem wam tak, wiem dlaczego robiłem z HitFilma poradnik, bo jest on chyba 1:1 zamiennikiem albo darmową wersją Premiere Pro. Na chwilę obecną wszystko jest identycznie, więc ja lecę, przemontuję szybko, poprzecinam filmy, tak żeby przygotować znowu pod to, co chcieliśmy zrobić w tamtym programie. Zobaczymy, jak HitFilm poradzi sobie z usunięciem tła, poruszaniem przedmiotów, elementów itd. Dobra? Lecimy! Słuchajcie, przeciąłem film, mamy wszystko przygotowane do montażu. Ja oczywiście zapisałem sobie wcześniej plik. Jak to się robi? Ja tak jak wam mówiłem, klikacie sobie V, przygotowujecie sobie na przykład od tego momentu do tego chcecie wyciąć, więc klikacie sobie C, czyli Cut Tool, klikacie C, C, V, zaznaczacie Delete, usuwacie prawy, Ripple Delete i wam cofa materiał. Wszystko elegancko przygotowane pod cięcie, pod robienie efektów itd., itd. Robimy dokładnie to, co chciałem zrobić w DaVinci i zobaczymy, jak nam pójdzie w HitFilmie. Ja trochę też nie widzę tutaj za dużo opcji, ale do tego zaraz przejdziemy, więc szukajmy tego. Spróbuję najpierw zrobić poszerzony ekran w tym momencie tutaj. Widzicie, będziemy dzisiaj robili kilka darmowych programów i teraz tak. Teraz jestem bardzo smutny, pewnie leci deszcz. Teraz jestem bardzo smutny, pewnie leci deszczyk. Tutaj muszę zrobić, żeby to było w kolorze szarym, więc mamy cały panel controls. Kiedy zaznaczymy nasz plik, mamy cały panel controls i to nie mamy od razu do przybliżania, czyli już mamy, widzicie, scale, cyk, cyk. Super, czyli to jest jedna z rzeczy, która nam się już przyda. Wpisujemy sobie 100, enter. Okej, okay, super. Mamy rotację, czyli to też nam się przyda. Okej, okay. Clip Properties, teraz też chciałbym dodać, kurczę, kolor. Zobaczcie, tu się możemy bawić totalnie jak chcemy, możemy blendować z oryginałem i tak dalej, rozjaśniać sobie, spoko. Ja bym bardzo chciał zmienić kolor na po prostu szary. Tu mamy od razu Blend Mode, więc kurczę, już wiem, że jak zaznaczę sobie tutaj screen, to będziemy mogli dodać nasze krople, więc to od razu plus 1000 dla programu. Ale dobra, najpierw znajdźmy, jak to pokolorować na szaro, bo to też nie jest proste z tego, co widzę. Dobra, wiecie co? Znalazłem tu jeszcze, jest cały panel efektów. Jakbym pisał Hue po prostu. Hue Colorize, Hue Shift, Hue Saturation Lightness. Dobra, Color Correction. Łapiemy, przeciągamy na film, cyk. Proszę bardzo, mamy master i saturację zmieniamy. No, nic nawet nie dodaję, sami wyciągnijcie wnioski, ok? Mamy to, teraz tak, przechodzę sobie na media, wrzucam sobie tutaj oczywiście nasze kropelki, jak gdyby nic na górę, usuwam kropelki, zaznaczam, usuwam, mamy już kropelki, teraz nie wiem, jak to powiększyć, jak to nie, jak już mamy zaznaczone, możemy od razu powiększyć. Nic się nie odzywam. Nie wiem, jak to usunąć? Oczywiście, że wiemy. Wpisuję K i mamy Chroma Key, Chroma Color Difference Key, Luminance Key. Weźmy sobie jakiś podstawowy, nie wiem, Dimult. Nawet nie wiem, co to znaczy, ale usunie. Nic nie mówię, wciąż nic nie mówię. Dobra, media. Dodajemy teraz muzyczkę, Sad Violin. Nie mamy oczywiście audio naszego jednego tracka, więc dajemy prawy insert track. Teraz zobaczcie, mieliśmy plik MP4, widzicie? Przeciągnął nam się od razu z... obrazem, ale jak przeciągniecie z altem, to macie sam dźwięk, cyk. Wycinamy naszą violin, cyk, cyk. Usuwamy resztę, obniżamy audio tak jak w DaVinci.
się robi kilka darmowych programów i teraz tak. Teraz jestem bardzo smutny, pewnie leci deszczyk, jest szarawo. Teraz jestem totalnie, jakby nic nie dodaję. Samo się to wszystko dzieje. Bardzo, 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 bardzo jest różnica w tym, jak to faktycznie się zachowuje, bo no zobaczcie, teraz biorę sobie na przykład Hue. Biorę sobie Hue Saturation Lightness, tutaj mam być szczęśliwy i w ogóle ha ha hi hi. Więc przechodzę w Control, zbiorę Master. Biorę sobie saturację na maksa, Lightness podkręcam delikatnie, żeby to było, wiecie, wow, wow i... Nie wiem, jakby nie chcę faworyzować programu, bo nie o to chodzi, ale... To jest lepiej, no kurde, mam wrażenie, że jest przyjemniej. Bardzo, bardzo, bardzo intuicyjne to jest wszystko, nie? Teraz tak, teraz jestem bardzo smutny, pewnie leci deszczyk, jest szarawo. Teraz jestem wesoły, szczęśliwy, może jakaś muzyczka w tle, zobaczymy co tutaj dodam. Teraz mamy normalne kolory, a tutaj pojawia się guzik subskrybuj. I teraz to jest wyzwanie, tutaj pojawia się guzik subskrybuj, zobaczymy. Wycinamy tyle, ile nie chcemy, czyli to i to. Usuwam, usuwam. Teraz chcę wyciąć kolor, więc efekt. Wpisuję keying po raz kolejny. Czy to mam wytnie też zielony kolor? Nie wycięło, dobra. Czyli teraz szukamy, jak wyciąć, kurde, kolor zielony. Color difference key. Samo wycina, nawet nic nie klikałem. Teraz bez zbędnego gadania przeciągamy sobie to tutaj. No bo kurde, nie ma żadnego problemu i pokaże nam od razu z wyciętym przyciskiem subskrybuj. I teraz tak, teraz jestem bardzo smutny, pewnie leci deszczyk, jest szarawo. Teraz jestem wesoły, szczęśliwy, może jakaś muzyczka w tle, zobaczymy co tutaj dodam. Teraz mamy normalne kolory, a tutaj pojawia się guzik subskrypcji, który pewnie ogarnąłem z YouTube'a. I teraz zrobimy super ekstra przejście między scenami. Dokładnie tak, szukamy sobie transition. Teraz szukamy prostego przejścia, już wam teraz dogram bez kamery, bo padła mi znowu bateria, więc już nie będę ładował, nie będę czekał 2 godzinki, nie ma sensu w oglądzie. To jest fakt, ale zobaczcie, że to przejście jest. Widzicie? Jest proste przejście i teraz tak. Ostatnie, czyli powiększenie, pomniejszenie, pomniejszenie sceny. To już jest bardzo proste, zobaczcie, bo to jest w controlsach. Cyk. Zoomujemy. Oddalmy. Zróbmy mnie mniejszego. I tu dajmy jeszcze, nie wiem, 112. Mamy cały nasz plik. Mamy przycisk subskrybuj, usuwanie koloru zielonego, usuwanie koloru czarnego, dodawanie dźwięków, sterowanie, dokręcanie naszego ekranu, powiększanie, pomniejszanie, mamy wszystko. Teraz dajemy Ctrl A, prerender, make pre-renders to nie, bo to nam przerenderuje tutaj w czasie rzeczywistym, to tak jak właśnie mówiłem, będzie nam renderowało, żebyśmy nie mieli lagów na podglądzie. I teraz, żebyście nie popełnili tego błędu co ja, zobaczcie, dodałem wycinanie, które jest tylko i wyłącznie zarezerwowane dla płatnego hitfilma, ok? Więc musielibyśmy zmienić ten efekt na jakiś inny. No i dokładnie. I teraz możemy to jeszcze troszkę przekręcić do boku, więc damy sobie rotację. Cyk. Dajemy sobie tutaj. Mamy elegancko. Teraz zapisujemy wszystko Ctrl-S. Jak to teraz wyrenderować? Export, export now, into out aria. Teraz macie to już w liście swoich renderów. Klikacie sobie na nazwę, czyli po prostu tutaj na folder. Wybieracie sobie folder, gdzie to chcecie, czyli ja to akurat dodam na darmowy program do montażu. Gotowy. Zapisz, macie ready, wybieracie sobie YouTube, jaki chcecie. Ja akurat YouTube 1080p, bo to jest wystarczające. Start exporting. I teraz, żeby nie mieć znaku wodnego na całym filmie, musicie kliknąć Get a free license, to was przenosi na stronę. Dobra, ja mój kod licencyjny zamazałem, ale generalnie wchodzicie sobie w Activate Offline, bo tu oni mają problemy ze stroną, nawet mogę wam pokazać jeszcze, żeby nie było. Activate, chcę zaktywować normalnie, pokazuje, że strona jest zawalona. Generalnie aktywujecie offline, macie link, wklejacie go sobie do strony internetowej, przenosi was na ich konto. Przy pobieraniu podawaliście maila i hasło, czyli de facto tworzyliście konto, logujecie się na to konto i wtedy macie gotową, pełną wersję hitfilma, która wam renderuje filmy bez problemu. Tym bardziej, że pamiętam, że już jest poradnik z hitfilma, taki mega, mega rozbudowany na kanale, możecie go sobie sprawdzić i tam robiłem rendery już właśnie bez znaku wodnego, więc tyle ode mnie. Słuchajcie, pokazałem wam dzisiaj 2 programy do montażu. DaVinci Resolve nie brałbym tego aż tak bardzo na serio. W sensie ja i tak wam to dodam do filmu, bo nie chcę tylko skupiać tego na hitfilmie. Jestem ciekaw waszej reakcji, ok? Bo ja byłem w szoku. Spodziewałem się, że będzie bardzo, 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 nie wiem, intuicyjny ten program. Okazał się totalnie nieintuicyjny. Nawet poradniki, które pokazują, jak wycinać tło, jak generalnie modyfikować tam różne elementy, jak transformować, powiększać i tak dalej. To wszystko jest tak skomplikowane. Wszystko jest w 5-6 krokach tłumaczone, więc no, niepotrzebnie. Teraz tak jak widzicie chociażby w hitfilmie, dodać opcję transformu i tak dalej. To jest dużo prostszy. Więc po dzisiejszym filmie hitfilm ode mnie mocną 8 dostaje. Nie wiem jak ta płatna wersja tego programu, ale skupiliśmy się na darmowej, więc jak już aktywujecie konto i nie będziecie mieli znaku wodnego, no to wszystko jest ok. Naprawdę do takich podstawowych rzeczy, czyli wycinanie tła, powiększanie, pomniejszanie, rotacja, dodawanie muzyki, kolorystyki i tak dalej, styka.
Za tego DaVinci'ego was przepraszam, no mam nadzieję, że mnie nie zjecie, pewnie trochę rage'u było, na pewno jeszcze będzie tak. Na pewno jeszcze przeze mnie będzie testowany Lightworks, będzie na pewno K-Density. Czytam jakby z ekranu, bo sobie zapisałem wszystkie, które chcę, czyli tak. Hitfilm Express był testowany i DaVinci Resolve był testowany dzisiaj. Jeszcze będzie Lightworks, K-Denlife, Shotcut, Avidemax, Editor Video, YouTube, ale to jest chyba już naprawdę... Zrobimy sobie może iMovie na Macu, ale raczej szukacie na Windowsa albo na obie platformy, więc sobie olejemy. I na pewno przetestujemy sobie Quicka i Cyberlinka PowerDirectora na telefony jeszcze, żeby pokazać, czy na telefonie da się też zmontować fajny film. Więc za dzisiaj wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że nie jesteście źli. DaVinci'ego można brać pod uwagę do bardziej skomplikowanych filmów. Wiem, że kumple z branży, pozdrawiam serdecznie Karol, Tomek, Arek, Rafał też robi w tym, więc kurde, wy wiecie, o kogo chodzi, chłopaki. To są filmowcy, którzy naprawdę robią na kamerach za 20 koła i na DaVinci'im kolorują i color gradingują swoje produkcje po prostu reklamowe na wielotysięczne projekty, więc da się w tym pracować, da się w tym color gradingować. Imo na razie to jest taki... Po pierwszym moim wrażeniu, wolałbym to robić w Premiere Pro. Może DaVinci w płatnej wersji jest bardziej przystępny, może ma więcej opcji odblokowanych, nie wiem. Generalnie karkołomny. Wydaje mi się, że jakbym posiedział, nauczył się go, tym bardziej, że obiecałem wam poradnik, więc ja z ręką na sercu nauczę się DaVinci'ego, ocenę jego poprawimy, nie złośćcie się na mnie, pierwsze wrażenie 5 na 10, hit film, mocna ósemeczka, dobry, stabilny program. Niestety biały look odstrasza i lagi przy podglądzie też odstraszają. Mimo to, że dałem pre-render, dalej mi lagowało, więc to jest chyba kwestia już programu. Ogólnie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, byłem Prozor, byliście wy. Polecam sprawdzić sobie te dwa programy. DaVinci'ego na własną odpowiedzialność, Hitfilma, polecam, myślę, że jest w porządku. Inne programy jeszcze zdążymy sprawdzić. Do następnego odcinka, piszcie, jakie programy do montażu mam sprawdzić w kolejnych odcinkach. I czy mam je sprawdzać na sucho, czyli tak jakbyście wy to robili, czy mam się totalnie przygotować, zrobić research i zrobić konkretne poradniki. Do DaVinci Resolve'a poradnik będzie konkretny, obiecuję, nauczę się, będziecie mieli fajny plik do tego, żeby dopełnić ten odcinek. Dzięki, widzimy się już niedługo. Cześć!